Byłaś marszałkiem i fajną dziewczyną, ja byłem kierowcą z twą limuzyną, lecz teraz zamiast twych perfum niestety będę wąchać Szymona skarpety. Gdy w ręce widelec Krystyna trzymała, totalna opozycja się z tego śmiała. Krzyczeli, że nie chcą na sali konsumpcji, a nic nie wspomnieli o reasumpcji. Och, Ela, straciłaś rozwoziciela i zrozumiesz, jeżdżąc w PKS-ach, że mogłaś nie słuchać prezesa, że mogłaś nie słuchać prezesa. Prosiłaś, błagałaś, a oni wciąż stali i przez mikrofon podwójnie przeszkadzali. Jachirę i Klaudię na was wypuszczali i do niebania PiS-u namawiali. Aż wreszcie poszłaś po rozum do Jarka i pięciu prawników, a znowu jest draka. Choć ty kulturalnie, bo jesteś taka, zrobiłaś tylko replay, najzwyklej, bez faka. Och, Ela, straciłaś rozwoziciela i zrozumiesz, jeżdżąc w PKS-ach, że mogłaś nie słuchać prezesa. A dla reszty kobiet jest morał bombowy, że teraz dopiero będzie prawdziwy ład nowy. Faceci będą dochodzić powoli, o ile notariusz niczego nie zepsuje.